W dzisiejszym odcinku Wordboxa setka naukowców, którzy mają 1000 IQ, spróbuje pokonać półboga, który za jakiś czas pojawi się w tym miejscu i będzie mała zmiana, ponieważ będą dostawali wszystkie materiały, jakie będą chcieli, plus wgrałem nowe modyfikacje, które troszeczkę nam urozmaicą rozgrywkę, bo będziemy mieli nowe przedmioty, będziemy mieli na przykład czołgi, tak, są czołgi tutaj w Wordboxie dostępne, więc zobaczymy, czy w ciągu 100 lat uda im się zrobić tak potężną cywilizację, oczywiście zapewnieniem wszystkich surowców, tak jak powiedziałem, żeby obronić się przed jednym półbogiem. To będzie naprawdę potężna jednostka, więc oglądajcie do końca, a jeżeli jesteście tutaj nowi i jeszcze nie subskrybujecie kanału, to w sumie nie wiem, na co czekacie. Możecie to zrobić, to jest za friko i wtedy nie przegapicie żadnych filmów i jest szansa, że nazwę twoim nickiem tego widza, na przykład to będzie Superwiz. Może to ty jesteś Superwizem. Superwizowie też zostawiają lajki pod filmem, także hej, możecie to zrobić i zobaczcie. Mają 15 tysięcy HP, co oznacza, że to są mocne jednostki. To super wiz 15 tysięcy HP, spoko. Ale to nie zmienia faktu, że nadal ten półbóg, który jest tutaj w tym miejscu i który za niedługo się objawi, będzie naprawdę mógł robić potężne rzeczy. Jeszcze włączymy sobie jedną rzecz. Wiek stworzeń, dzieci cywilizacji na razie niech sobie się rodzą. I dlaczego w ogóle jest tutaj taka skała? Już wam tłumaczę. Ponieważ oni za chwilę się rozejdą na całą tą mapę, którą mamy. W ogóle są nowe biomy, w tym sensie nowe biomy na odcinkach. Bo do tej pory tylko cały czas używałem tego zwykłego lasu, zamiast użyć czegoś lepszego. I czekajcie, czemu jest... Okej, jest 94 osoby. Wiecie, dlaczego są 94 osoby? Ponieważ niektóre zostały zabite... A nie, przepraszam, bo stworzyły po prostu inną wioskę. Ale grasują tutaj różne rzeczy, jak na przykład mamy wilka, który ma 100 HP i który może zrobić dużo krzywdy. Pokażę wam jeszcze szybciutko przedmioty, jakie tutaj mamy. Edit items i jeżeli sobie zeskrolujemy, to mamy właśnie nowe przedmioty, tak? Mamy też machine guny, bo w sumie czemu nie? Czemu takich rzeczy by nie robić? Jeżeli chodzi o zbroję, zobaczymy, czy coś mamy w zbrojach. Nie, zbroje są tak jakby podstawowe, więc tutaj nic nowego, takiego ciekawego nie doszło, a my idziemy obserwować. O, powstał król, przepraszam. Czy oni w ogóle mają już jakieś rzeczy? Nie, ale zapomniałem im dać surowców. Widzicie, to jest tak, że zaczynam sobie gadać na różne tematy. Proszę bardzo, bierzcie wszystkie te surowce, których potrzebujecie, żeby stworzyć tą armię, ponieważ zegar tyka i za niedługo... No, nie, jestem ciekaw po prostu, kto wygra. Bo ile mamy? Ile ma nasz świat? 59 lat. No to powiedzmy, że nie wiem, 150 lat? Jak będzie tutaj wiek świata 150, no to wtedy pojawi się on, półbóg. Wiecie co? Nie sądziłem, że tak szybko oni będą mieli brązowe rzeczy. Minęło dosłownie parę lat, a z tego co widzę, oni naprawdę nie próżnują i możemy w pełni zobaczyć, jak wygląda robienie zbroi właśnie przez inteligentnych ludzi, bo do tej pory pomagałem tylko tym w poprzednich odcinkach oczywiście, na które serdecznie was zapraszam. Pomagałem na przykład tym troszeczkę mniej uzdolnionym i im zajmowało naprawdę dużo czasu zrobienie tych zbroi, a tutaj chwila, moment i mamy takie rzeczy. Plus powinien także być nowy budynek i to powinna być fabryka i wiecie co, możemy jeszcze troszeczkę podkręcić i im pomóc, bo zależy mi na tym, żeby oni naprawdę bardzo szybko osiągnęli swoją pełnię rozwoju i ulepszamy teraz ich budynki. Ulepszamy po prostu tiery budynków, przez co będą mogli pomieścić więcej osób i po prostu lepiej sobie będą radzili z tym wszystkim. No, surowce bardzo szybko znikają, co mnie w sumie cieszy, ale trzeba im oczywiście jak najwięcej tych surowców tutaj uzupełnić, żeby cały czas... W sumie te kopalnie nie są wam potrzebne. Serio, te kopalnie nie są potrzebne. Chcę zobaczyć tą fabrykę. Chcę zobaczyć, czy naprawdę jest ten budynek fabryka i oni będą sobie tworzyli czołgi, bo mogę oczywiście zrespić czołg, ale nie chcę tego robić. Wolałbym, żeby oni, wiecie, zrobili to w legalny sposób. Chociaż... O, jest, pojawił się pierwszy czołg! Witam. Okej, to nie jest czołg. Nie wiem, jak go zaznaczyć za bardzo. O, jest. Trade Tank, 2000 HP, 500 ataku, 60 zbroi, czyli najprawdopodobniej to, co tutaj widzimy, tak, to jest fabryka czołgów. Jak widzicie, tych czołgów będzie coraz więcej i coraz więcej. To mi się podoba. Sprawdźmy jeszcze przykładowe wyposażenie jakiegoś gościa, może tego króla? Czekaj, czy to jest król? Okej. Czekaj, ile lat minęło? Co tu się dzieje? 84 lata są dopiero. Zaczynaliśmy jak było 50. I on ma naprawdę mocne rzeczy. Wow. I ma już broń. No, zasługujesz. Zasługujesz na to, żeby być królem i zostawiam tobą gwiazdkę, żeby po prostu łatwiej ciebie można było obserwować, a my będziemy dalej obserwowali rozwój tego świata, no ale jak widzicie, jest ogromna różnica w postępie technologicznym, jak szybko oni zrobili wszystko. I jeszcze możemy sprawdzić jedną rzecz, czyli jaki mają poziom kultury. Zobacz wioskę, zobacz, zbadaj kulturę, już 66 poziom mają. Nie wiem, czy 63 nie był maksymalny. Tak, ale jak widzicie, to wszystko mają, co po prostu
prostu mogli mieć zrobione, więc pięknie, że udało im się to zrobić, no ale teraz musimy troszkę poczekać, zanim wypuścimy właśnie tego Boga. Przyszły mi do głowy dwie rzeczy. Po pierwsze, wypuścimy Smoka, żeby przetestować i zobaczyć, jak silna jest już ta frakcja. Po drugie, mógłbym w przyszłych odcinkach zrobić coś takiego, że uniemożliwiłbym rozmnażanie się tym osobom. Czyli do końca odcinka byśmy mieli tylko i wyłącznie 100 osób. W sumie też nie wiem, dlaczego wcześniej na to nie wparłem, bo to jest raczej oczywiste, że jeżeli ma być 100 naukowców, no to fajnie by było, gdyby do samego końca było tych 100 naukowców i oni, wiecie, musieliby się podzielić różnymi rzeczami, a nie płodzić po prostu dzieciaki na potęgę i liczyć na to, że dzieciaki będą na nich pracowały i pewnie szybciej udałoby się zdobyć takie maksymalne itemy. Dlatego teraz wyłączymy to. Wyłączymy już rodzenie dzieci, tak, dzieci cywilizacji. Cyk. I teraz wszystkie rzeczy, które będą tworzone, będą dla tych osób i... Okej, smoka już nie ma. Wow, chwila, bo nie wiem, czy mi to nie popsuje za bardzo tutaj całego planu. Weźmy Freddy'ego Krugera. Ile ma Freddy Krug... O, dobra, Freddy ma troszkę za dużo HP. Myślałem, że będzie Freddy troszeczkę słabszy, ale boję się, że on tutaj mi popsuje cały odcinek i wiecie, wszystko zniszczy, więc cyk, Freddy, papa, my ciebie już nie potrzebujemy. Znaczy, w sumie chciałem, mówię, tylko taki teścik zrobić. O, się zbiera ta armia, w ogóle ile tych czołgów jest. A jeżeli chodzi o ekwipunki, znaczy o ekwipunek, nie ekwipunki, trzeba uzupełnić oczywiście surowce. Proszę bardzo, jeszcze kamień i srebro jest? Nie, srebra nie ma. To jest piękne, że to oni pracują jak mróweczki i będą sobie, widzicie, powoli znikają te surowce, powoli, sekundę na sekundę. Gruby twardziel i big brain. No wszyscy tu są big brainami, to jest trait, który się dziedziczy, więc to jest w sumie najważniejsza rzecz tutaj, bo wiadomo, mógłbym i też nawet myślałem o tym, czy nie dawać im co chwilę tych traitów, że to są gamma traity i to są właśnie najlepsze wybrane i co chwilę bym po prostu im dawał, żeby całe pokolenie miało te traity, ale wydaje mi się, że nie muszę tego mieć, więc niech będzie, oni sobie to tworzą. O, dziwne, coś mi gierkę wczytało, nie wiem, to było bardzo dziwne. Sprawdźmy, kamień smooth swirt. Nie powinno być sword? Wydaje mi się, że powinno. Military Train, 165 HP, czyli rozbudowują się, surowce zbierają, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo jeszcze zostało nas 40 lat i będzie trzeba zobaczyć, czy półbóg sobie z nimi poradzi. Jednak włączyłem rozmnażanie się ludzi przynajmniej na ten odcinek, bo zauważyłem, że wszystko zamarło i miałem około 300 ludzi tutaj na mapie i praktycznie chodzili sobie z jednego punktu do drugiego, nie tworzyli żadnych zbroi, więc na przyszły odcinek po prostu bym musiał wyłączyć rozrastanie się królestw oraz rodzenie się dzieci, przez co wszyscy by po prostu byli w takim jednym miejscu i by to o wiele lepiej działało, ale tutaj na ten odcinek musiałem, tak jak mówiłem, to włączyć. Zobaczmy przegląd uzbrojenia. Tragedia jest. Co jest? Nie mają żadnego uzbrojenia? No tutaj jest jakaś włócznia, no super, fajnie, że masz tą włócznię, ale masz 83 HP i nie jesteś gotowy do walki z półbogiem. Jeszcze sprawdźmy tutaj. Okej, okay, mitrilowy hełm. No już mi się to coraz bardziej podoba, ale to nie jest jeszcze to, co chciałem osiągnąć, więc czas na uzupełnienie zapasów, srebra, adamant, mitril i złoto. Dobra, i kamienia też mam troszkę tam, żeby nie było. Także teraz powinno wam się powinno wam się to o wiele bardziej podobać i jeszcze jako że na początku też to robiłem, to teraz też to zrobimy. Wszystkie budynki, jakie są tutaj, też zostaną ulepszone na większe, no właśnie na bardziej rozbudowane, tak w sumie można by było powiedzieć, przez to też powinno im to jakoś pomóc. Nie wiem, czy bezpośrednio to wpływa, wiecie, na liczbę tworzonych zbroi i uzbrojenia tych wszystkich ludzi, ale liczę na to, że to ma rzeczywiście jakiś tam wpływ. I tutaj jest jakiś nowy budynek, nie kojarzę kompletnie tego budynku i zastanawiam się, po co oni tutaj chodzą, bo widzicie, przychodzą i nie wiem, czy oni coś idą budować. Fajnie by było sobie, wiecie co, zrobić taki odcinek, gdzie byśmy śledzili życie jednej jednostki i sprawdzali, jak ona dokładnie będzie sobie funkcjonowała. Jest niby ten mod RPG, gdzie możemy sterować jednym takim gościem, o, na przykład Tobą, jak to się nazywać? Cypę Pabi. Na przykład Tobą będę mógł sterować, będę mógł wydobywać surowce, budować różne rzeczy, ale nie wszystko mi działa w tym modzie. Niby innym działa, mi nie działa, próbowałem parę godzin to ogarnąć, pisałem do różnych osób. Inne osoby też mają z tym problem, więc niektórym działa, niektórym nie. Nie rozumiem, o co chodzi. O, malowanie pikseli znowu się wyświetliło, a my zobaczmy, ile mamy osób. 2,5 tysiąca prawie osób i jest 177 lat, czyli no już ten deadline minął, ale z drugiej strony, jak zobaczyłem, jak bardzo oni są nieprzygotowani do tej bitwy, no to jednak chcę im dać, nie wiem, jeszcze ze 20 lat.
No to co, chyba możemy zacząć przedstawienie. Poznajcie naszego nowego półboga. Ma dość dużo HP, za chwilę go oczywiście uleczymy, ale to nie jest wszystko, ponieważ musimy mu dać najlepsze rzeczy. Protection 5 damy mu. Czy mogę sobie Protection, czekajcie, to jest Protection 5, to tutaj damy Speed 5, co jest jeszcze? Balance, dobra, damy mu Balance 5 i trzeci modyfikator, nie chce protekcji, nie chce Speeda, nie chce balansu Health. O, jeszcze zboostujemy mu Healtha, także jest naprawdę giga potężny. O, najlepsze itemy, ładnie. W sumie, czy mógłbym mu coś jeszcze dać? Nie, bo ten pierścień jest po prostu najlepszy. I jeszcze broń. Edit items, właśnie zmieńmy broń. O, tylko co mu powinienem dać? Legendarna broń. Tutaj mamy jakiś Evil Sword, Infernal Blade, siła 76, 76, 200. Tu mamy jakiś granat. Mamy też młot, siła plus 10. Cold Sword, Corrupted Spear, w sumie to nawet fajnie wygląda, albo Satan Hammer of Doom, dobra, damy to, Corrupted Sword, nawet tą broń ma przy sobie, także super, teraz trzeba go tylko uleczyć i możemy rozpocząć za chwilę nasz podbój, szaleństwo, błogosławieństwo oczywiście ty dostajesz, deszkwi przywraca zdrowie stworzeniom, zobaczmy, tak, ma maksymalną liczbę punktów zdrowia, jest gotowy na wszystko, to teraz wystarczy rozpocząć wojnę pomiędzy tymi dwoma królestwami, usunąć ściany i będziemy mogli w końcu poobserwować, jak będzie przebiegało to starcie. Cyk, oj, za każdym razem mam wrażenie, że mi za chwilę grę wyrzuci. Nie wiem z jakiego powodu. Weźmy prędkość razy jeden i wychodzi, wyszedł. Czy on sobie będzie mógł w ogóle wyjść? O, powoli będzie zabijał ludzi. Tak, wszystkich. Jakaś wieżyczka w niego strzela. I co, nie atakujesz? I czemu ich nie atakujesz? Może to jest za... On nie może wyjść po prostu z tego terenu. Już ci pomagamy. Już ci pomagamy, spokojnie. Może masz mały problem. O, teraz. To jest twoje terytorium, Alon. Powinieneś wszystkich zabijać na swojej drodze? Czekaj. Zobacz wioskę, zobacz królestwo i mają wojnę z Orik. No to z wami. No to, o kurde, jakie tutaj ile czołgów mamy, co jest? Wszystkie te czołgi są do jednego statku. Halo, gdzie jest ten półbóg? Czemu on nie atakuje zwykłych ludzi? Przecież on powinien oszaleć. Dobra, trzeba dać mu chyba błogosławieństwo, zaraza, klątwa. Nie, ja bym chciał, żeby on był szalony. Żeby on tutaj wszystkich bił, ale zobaczcie. Czy on kogokolwiek atakuje? Czy te czołgi kogokolwiek atakują? Czemu to tak wygląda? Były małe problemy, ale udało się, mam nadzieję, to zażegnać. Po prostu w innym miejscu postawiłem tego gościa i zobaczymy. Tak, i zmieniłem mu broń. I wygląda na to, że to zadziałało powoli, jak widzicie. Bardzo dużo czołgów jedzie załatwić tego gościa. Co jest? Jaki on dojazd dostaje? Czy żyje cały czas? Nie wiem, czy on będzie mógł strzelać. Gierka, oj, ale mi spadają FPS-y. To oni próbują w niego strzelać, w tego półboga. Granaty jakieś jeszcze idą. Oj, ale zobaczcie, że oni mu naprawdę mało HP zabrali. Tak bardzo, bardzo mało. Wpadł teraz do wody. Czy to będzie bitwa, która będzie trwała bez końca? Bo troszkę tak, tak to się zapowiada, nie wiem, czy wyłączyłem rodzenie się dzieci, tak, czyli rodzenia się dzieci już nie mamy, oni tutaj sobie w niego będą strzelali i strzelali i strzelali i powoli HP mu będą zabierali, ale nie sądziłem, że będzie taki problem, ja myślałem, że on przez nich przeskoczy i tyle, czekajcie, trzeba go jeszcze bardziej powiększyć, cechy, gdzie jest Colossal Titan, bum, jeszcze większy będzie. On jest już tak ogromny, że praktycznie się nie mieści na tej mapie. Jeżeli sobie oddalę gierkę, to jak widzicie jest problem. Ale czy on załatwi w ogóle kogoś? Czy on musi podejść? Zabójstwa 25, czyli on tam w kogoś strzela, no spoko. Ale jednocześnie to jest za mało. To jest za mało, żeby tutaj rozwalić tą armię. Ja byłem przekonany, że wiecie, on jakoś albo podbije tutaj ten teren, 26, czyli coś tam zabija, okej, żeby nie było, że jest całkowicie bezużyteczny, to coś tam zabija, ale co z tego, skoro ja mam jednego FPS-a przez te wszystkie czołgi, które się tutaj pojawiły i one w niego tak nawalają, a jednocześnie zabierają mu naprawdę mało HP. Czekaj, co tu się stało? Zostawiłem komputer na chwilę, bo były naprawdę ogromne lagi i czołgi się wycofały, o, nawet widzicie, że wraca część tych czołgów i wygląda na to, że półbóg dołączył do tych ludzi i ich nie atakuje. Dobra, czegoś takiego się kompletnie nie spodziewałem, ale jest nawet. Królestwo Green Knees zostało zniszczone. Czekaj, które to jest? Nie, no to przecież to była wioska i oni byli połączeni. Czemu półbóg dołączył do nich zamiast ich rozwalić? Ile on w ogóle ma HP?
zabójstwa, przepraszam, gdzie ty jesteś? Kurde, nie mogę nawet zaznaczyć jego statystyk, ale wygląda na to, że... A, nawet nie mogę go kliknąć teraz. Chyba, że on zmienił nazwę i zresetowały mu się zabójstwa. Ty, no nie spodziewałem się czegoś takiego. Wiecie, wy chcieliście ogromną bitwę, ja chciałem ogromną bitwę, a gra nas po raz kolejny zaskoczyła i... Półbóg po prostu do nas dołączył. Może to jest najlepsze rozwiązanie i płynie z tego morał taki, że lepiej połączyć siły i walczyć ze wspólnym wrogiem, niż walczyć między sobą. Nie wiem, interpretujcie to jak chcecie. Trochę nie podoba mi się, że on dołączył do nich, no ale niestety tak to wygląda. Także już niedługo wrzucam kolejny odcinek Wordboxa. Nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby go nie przegapić. Przepraszam, że tak wyszło, ale za każdym razem będę to powtarzał. Nic tu nie jest reżyserowane. Jeżeli tak wyszło, to wiecie, po prostu tak musi być.